Dzień dobry. Cześć, witajcie. No. Ja właśnie jestem na rozładunku w Łodzi. Zdejmuję towar. Tylko, że oczywiście co? Miałem na 12 w papierach. Na początku miała być 9. To co na SMS-ie dostałem od Bartka. Wysłał mi maila z papierami, że na 12. A w rezultacie wyszło, że na 16. Yeah. Ja nie mogę, kurde. Burdel na kółkach. Mały burdel na kółkach. No ale to co się dowiedziałem właśnie, to była taka kwestia, że to się stało przez ten szturmowanie, co było w Gdańsku. I wszystkie awizacje poszły, legły w gruzach. No, legły w gruzach, wszystko poprzestawiane i tyle. No ale na szczęście, ile? No, 40 minut wcześniej wzięli. Nie, no była taka opcja, że mogli mnie wcześniej rozładować. Jak ja tutaj byłem o 12, po 12. No to powiedzieli, że... Znaczy, no powiedział. Tutaj pan, że... Jak tylko się zwolni 29 rampa, no to podjeżdżaj. Nie ma problemu, no. Oczywiście, no to dla mnie lepiej. Szybciej. Od razu stąd wyjadę. No ale... Czekajcie, już powoli tamten wyjeżdżał z tej rampy, tak, i zadzwonił do mnie. Witaj, witaj kolego, mówiłem ci o tym, że na 29 wjedziesz. No to niestety jest małe przesunięcie, ze względu na to, że przyjeżdża wahadło. I tam muszą coś towar przyjąć, czy mają wydać towar, tam ileś tam sztuk. No i niestety. Poczekaj. No dobra. Nie ma problemu, mogę poczekać. I tak mam na jutro załadunek dopiero. No i... No i co? No to... Grzecznie sobie czekam. A jeszcze... Czy na 16:30? Kurde, nie wiem. Ale też mi wspominał, że... Jeszcze jest jeden kontener przede mną. No i widzę, że coś przyjechało. Może to on? Nie wiem. Nie wgłębiam się w szczegóły, bo... Już jestem pod rampą. No ale wiecie, no. Mogliby ten bardziej się zorientować, bo wysyłać te awizacje konkretnie na którą godzinę, bo z 9 zrobiła się na 12, no, a potem na 16 czy na 16:30 przerzuciło się. To mogliby napisać, że przepraszamy, tu. I niech kierowca przyjedzie na 16, no nie? A nie na 12. Jakby nie patrzeć 4 godziny. To jeszcze bym posiedział w domu, sobie zjadł obiad normalnie. Jak człowiek, a nie. Ale to jest tylko moje gdybanie. A jeszcze dzisiaj. Czekajcie, gdzie to było? Na wysokości piątku? Chyba tak. Jadę i słyszę. O co chodzi? Bus mnie wyprzedza. Chyba to nie do mnie, bo akurat
kolega coś tam, jak jechał, to akurat widział w lustrzeku, że coś tam zaglądał sobie w telefon, czy coś gdzieś indziej. To pewnie nie do mnie, może ktoś z przeciwka tak trąbił, chuj wie. A też miałem radio włączone, dosyć głośno. Zamknięte okna, no tak czasami, no nie wiadomo, co to jak trąbi. No ale patrzę, wyprzedził i rzucił te kierunkowskazy, no to, no to już wiedziałem, że już do mnie chodzi. No i długi mi oddałem. No i napisał do mnie Krzysiek właśnie na Facebooku, że to on. No krzyczałem na radiu. Kolego, kolego z Bubusa, jesteś? Akurat nie miałem tego. Akurat mu się rozwaliło ten radio. No ale od słowa do słowa już z Strygów przyjechałem i się akurat zgadaliśmy, że on niedaleko mnie miał rozładunek, ale cztery palety, więc że nie poczekam za długo w razie co na CPN-ie, na tym, na BIP-iku. No tak powiedział, tak było. Poszedłem po kawę, wypiliśmy kawę, pogadaliśmy. Fajnie, fajnie, tak z poniedziałku. No. Ale jeszcze może, jeszcze się dzisiaj spotkamy. Bo pojechał na Warszawę, teraz chyba wraca. Nie wiem. Nie wiem. No to dostałem jakąś właśnie o niego wiadomość. Muszę do niego odpisać, popisać. Nie. A potem jadę już na załadunek do... Nie wiem jak to wymówić. No, będę bezosobował. Urzut. Tu rzuta, urzutu. Nie wiem. Urzut. Więc na nockę jadę, załaduję i na Gdynię, na górę. Dobra. Później się włączę. No, chyba tak, no. Inne, że lód na samochodzie. Czyżby to już zima? Oj, niech jeszcze nie będzie zimy. Najlepiej, żeby zima przyszła taka, że na grudzień, na święta najlepiej śnieg nawaliło, żeby były magiczne święta. Ale to jeszcze mamy miesiąc. Dwa miesiące. No. Na razie póki co. Jeszcze muszę się zważyć. Mam tutaj jakąś śmieszną zakładową wagę małą. Gdzie muszę tyłem wjechać? Dobrze, że dali mi możliwość nocowania tutaj na miejscu. To te. Nie musiałem niczego szukać. Dlatego wolę zawsze na początek właśnie przyjechać na firmę. I wtedy się okazuje, czy mogę parkować, czy nie mogę parkować. Szkoda, że mam kurde Gdynię. Czy w sumie nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze. Aż Macieju, przestrzeliłeś trochę. Ale się poprawię się. Ze względu na bezpieczeństwo, proszę
pozostać w samochodzie, ktoś przyniesie papiery. No. Bezpieczeństwa tego covidowego. Dobra. A tutaj co się dowiedziałem, tutaj robią. Jeszcze może biomas przygotuję. To tutaj robią jakieś szafy, nie wiem, jakie szafy, takie, nie wiem, ala pancerne czy coś takiego. 32, 31, tutaj jest 39, to tej strony. I idzie to do Arabii? Chyba tak. Dobra. No co, powiem wam, że co tutaj tak ładuje pewne takie niektóre rzeczy. Inne. To dużo właśnie idzie na Arabię. Albo do Dubaju, albo coś. Kolega swojego czasu to Red Bulle do woził. Szły do Dubaju. No, coś takiego. Więc my jesteśmy wszechstronni. Bardzo. Dobra. Niech ktoś przyniesie papiery i jadę, bo już czas rozpoczęty. Kurde, której? 8.30. No, to dobrze mówi, tak między godziną a 2 godziny doładować. No, no to elegancko. Są jakieś małe plany co do importu, ale to na razie nie mówię, bo no, powiem, może być co innego. O. No na pewno. No na pewno mi powiedział, że jest Łódź. To nie uciekł. Ale mówię, ty, no daj mi coś innego, no daj, bo przecież kurde. Ile to można jeździć w kółko w to samo miejsce? No to powiedział, że pomyśli. Dobra, włączę się później. Wykąpany, najedzony. Cóż chcieć więcej? Można jechać dalej. 13.30. Tylko jeszcze poczekam, ile tutaj jest wyjechane mam. Tutaj na kończynku tak stanąłem, umyć się. I ten, i dobrze, że kurczę, jeszcze jadłem obiad. I trochę posiedziałem. Akurat kolega obok już pojechał. Idzie do mnie. Kurde, czego chce? Na początku myślę. Mówi, ty nie zostawiłeś płynu i gąbki? Tam na wprost po prawej stronie. Mówię, ty. No. Dzięki za info. Więc się zdarzają osoby fair. Zachowują się. Akurat ja wychodziłem, poszedłem do samochodu, a on właśnie szedł. Do Prysznica. O. A już mogę powiedzieć, że mam właśnie kontener do pobrania. Tylko jeszcze ma, kurde, stopkę. A dla niewtajemniczonych, co to znaczy stopka, to jest to, że jeszcze nie jest albo odprawiony, no przepraszam, albo zwolniony. Czyli wszystkie opłaty uniszczone, no nie? Kontener jest, plac i stop. Czyli stopka, tak mówię. 40 minut. Wcześniej miałem 15, już mam w takim razie 45 zaliczoną. A, i 2.40 wyjechane. O, jeszcze 2 godziny. Dobrze liczę? Takie dobre 2 godziny. I będę na miejscu. I będę jechać do Mławy, jeżeli mi, kurde, ta stopka zejdzie, no. Zobaczymy, co to będzie. Czy zejdzie ta stopka, czy nie zejdzie.
rozsądnym czasie. I tak, kurde, czy to teraz, czy później, to tak jest, kurczę, lipa, ponieważ, kurde, no, nie drży mi tam nic. Tak już jest zadowolony 100%. Wszystko. I to mnie martwi. Właśnie. I to mnie bardzo martwi. Ale co tutaj zrobić? Dobra. Bartek dzwoni, więc porozmawiam z nim. Dobra. Włączę się później. Ech, kurde. Zdany już kontener. Chodź. I ten. Na Chińczyku. I jadę na DCT. Ogólnie. Tam trąbiłeś do mnie, kolego. Pozdrowienia z białego Volvo. A kiedy aż 45, jaka wtedy byłeś? Dobra, i co chcę powiedzieć? A, kurde, ja nie wiem. To, że ktoś pracuje na GCT, to nie oznacza, że można, może wszystko. O Jezu. Akurat miałem coś, taką sytuację, jak przed torami można skręcić w lewo i tam jest dwukierunkowa, no nie? Droga. Widzę, kalmar jedzie. A, tu ciasno. No, przepuść, dobrze. Się tutaj narobiło. Ciasno. No i ten. Kalmar, no taki wózek, wiecie, co tam podnosi i opuszcza, no. Jeżdżący wózek. No i kurczę, jadę swoim pasem. Ten ostro napiera na mnie, no nie? Się drze, co ja tu robię? Kurwa. Kurwa, że tak powiem, ła, nie przez w, ła, kurwa. Jest, dosłownie. No oczywiście aż zjechałem na tory, no nie? A ten się zatrzymał koło mnie, tak stanął, że w ogóle nie mogłem do przodu ujechać, a do tyłu to już w sumie zapomnij. I tak, spojrzał najpierw na przednie numery rejestracyjne, potem na tylne, no nie, na kabinie, żeby miał większy ten podmąt. Ale kurde, co za... No ja słyszałem, że mają pierwszeństwo to tamto, no dobra, na skrzyżowania, na takich rzeczach, no ale nie, kurde, gdzie kalmar jedzie dosłownie na mnie na prąd. Pod prąd. Na mnie, atakuje. Kurde. Że kolizję chce zrobić ze mną. Ech. Ludzie, a ludzie. Trochę pomyślunku. Tam dużo było miejsca, mógł normalnie jechać swoim pasem. Aż kurde, przy wyjeździe do budki mówię, że słuchajcie, żeby nie było. Jesteście świadkami to, co ja mówię. No na pewno gdzieś tam są kamery. Miałem starcie z kalmarem i on wielkie mnie wąty do mnie, no nie, gdzie ja jestem. Nie wiem, tak jakby on, kurde, nie wiedział, że to jest dwukierunkowa, naprawdę. Że ja po prostu się wpierniczam pod prąd. No ale dobra. No i powiedziałem, że zablokował mnie centralnie, miał miejsca w pytach. Ja mówię, jesteście, kurde, słuchajcie, że taka i taka sytuacja, że żeby nie było. Okej. Ale oczywiście to sobie powiedział, że kalma ma pierwszeństwo. Ja mówię, dobra, ale nie centralnie pod prąd, żeby jechał. No, no i takim oto optymistycznym zagadnieniem jadę na DTT. No zobaczymy, czy ja zdążę przed 17.20. Bo od 17.20 do godziny 18.20 przez pandemię jest dezynfekcja całego zakładu. Tak to będę czekać godzinę. W sumie, kurde, i tak gdzieś muszę pauzę zrobić. Kurde. Dobra. Jadę. Nie ma co. No niestety, kurde. Brakło 5 minut.
Akurat tu jest ten OM, tu już ten operatorzy zeszli. Wszystkie właśnie te suwnice zjechały do jednego pasu. O, zobaczcie, do jednego pasu wszyscy. No i niestety. Niestety, brakło. Szkoda. No ale godzina przerwy, no to i tak muszę 45 zrobić, bo przecież nie dojadę do Mławy. No, a jaki ja tu mam kontener, kurde, numer? Będę widział tutaj. Czasami też zerkam, ale nie widzę tutaj takiego dziwnego kontenera. Ale grunt, że jestem tutaj z pierwszych i będę pierwszy ładowany. No mam nadzieję. Mam taką nadzieję. I tak o. Dobra, włączę się później. Co ja będę tutaj lamentować na tym, że spóźniłem się. No, spekulacje zjem. Wezmę sobie leki. Wyciągnę się jak długi. W sumie są pozytywy, co nie? Nie ma co się łamać. Trzeba być twardym, a nie miękkim. No. Do później.